Taylor Swift przebywa obecnie w Polsce, gdzie zagra jeszcze dwa koncerty w ramach trasy The Eras Tour. Amerykańska wokalistka jakiś czas temu trafiła na listę miliarderów publikowaną przez magazyn Forbes. Za nami pierwszy z trzech koncertów Taylor Swift w ramach trasy The Eras Tour w Warszawie. W czwartek, 1 sierpnia, na Stadionie Narodowym bawiło się około 65 tysięcy ludzi, pierwszy koncert Taylor Swift na PGE Narodowym. Wokalistka wyszła na scenę kilkanaście minut przed godziną 20, a jej występ zakończył się dopiero po godzinie 23. Przez ponad 3 godziny amerykańska artystka śpiewała swoje największe hity, wprawiając swoich fanów w ekstazę. Co ciekawe, Taylor Swift już na samym początku show pochwaliła się swoją znajomością języka polskiego. Cześć, miło was poznać, krzyknęła. Następnie powiedziała, witajcie na The Eras Tour, a stadion oszalał. Taylor Swift powiedziała po polsku także tytuł swojej piosenki August. Z kolei po trwającej ponad 3 minuty owacji amerykańska gwiazda powiedziała kocham was. W naszym języku padły także słowa, dziękuję bardzo, Taylor Swift została miliarderką. Warto podkreślić, że Taylor Swift w kwietniu bieżącego roku po raz pierwszy znalazła się na liście miliarderów publikowanej przez magazyn Forbes. Majątek piosenkarki wyceniony został na 1,1 miliarda dolarów. Barierę miliarda dolarów przekroczyła w październiku ubiegłego roku. Stało się to przede wszystkim za sprawą wspomnianej już trasy The Eras Tour, która bije wszystkie rekordy. Jest to pierwsza trasa koncertowa, która przyniosła brutto ponad miliard dolarów.